Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji Wolność i Niepodległość. Szanowni Państwo, witam na naszej konferencji pana Krzysztofa Wołomińskiego, naszego lidera listy w okręgu siedleckim, eksperta do spraw rolniczych. I witam również bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji pana Stanisława Pawluka, myśliwego, dziennikarza związanego ze środowiskami łowieckimi. I dzisiaj właśnie to jest naszym tematem, dlatego też taki skład tej konferencji prasowej. Dzisiaj naszym tematem jest konieczna reforma łowiectwa w Polsce. Oddaję głos naszym gościom. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja skoncentruję się na tej linii łowiectwo, gospodarka łowiecka, a gospodarka rolna, czyli myśliwy, a rolnik. Proszę Państwa, jakby nie było, nas jako rolników najbardziej boli, że obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości zdemolował gospodarkę łowiecką, czyli doprowadził do stanu niewydolności. Dlaczego tak rolnicy troszczą się w tym wypadku o myśliwych, o gospodarkę łowiecką? Z tego tytułu, bo jeśli koła łowieckie, które zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, ale nam, rolnikom, za szkody wypłacają koła łowieckie, czyli myśliwi. W związku z tym, jeżeli koła łowieckie nie będą miały środków w budżecie, a nie mają i są niestety niedowartościowane te szkody łowieckie, no niestety niewłaściwie wypłacane z tego tytułu, bo cały system gospodarki łowieckiej stoi na głowie, jest nieodpowiednio nadzorowany przez państwo i przy braku odpowiedzialności państwa, nie jest możliwe, państwo jest właścicielem zwierzyny, żeby państwo nie świadczyło za straty, które wyrządza zwierzyna. W związku z tym, w naszej opinii, pan minister ochrony środowiska, pan Henryk Kowalczyk, jest złym pastuchem. I nie ma co się obrażać, ponieważ jeżeli ktoś hoduje zwierzynę, to odpowiada za nią, żeby nie weszła w szkodę, tak? Czyli odpowiednio pilnuje, ale jeśli już w tą szkodę zwierzyna wejdzie, no wówczas właścicielowi należą odpowiednie środki. Stąd pan minister ochrony środowiska no jest złym pastuchem, źle nadzoruje tą swoją zwierzynę, to gospodarstwo. Natomiast z tego tytułu, proszę państwa, rolnicy ponoszą bardzo poważne szkody, co najmniej kilkaset gospodarstw, a na pewno kilkadziesiąt w skali kraju w ostatnim okresie, z tytułu właśnie nadmiernych tych strat łowieckich, po prostu zbankrutowało. Zostały zlikwidowane. My mamy wyceny rzeczoznawców, że szkody łowieckie są po kilkaset tysięcy i ta niewydolność państwa powoduje ten stan rzeczy. Ale jeszcze jest większy także problem związany z gospodarką łowiecką. On polega na tym, że dzisiaj mamy poważny problem gospodarczy, czyli afrykańskiego pomoru świń i ponownie tutaj mamy problem z brakiem nadzoru i źle funkcjonującą gospodarką łowiecką, ale szczególnie tu jest wina po stronie ministra zarówno rolnictwa, jak i ministra ochrony środowiska. I sami myśliwi, proszę państwa, przyznają rację, że zwalczanie ASF-u dzisiaj takie jest, to środowiska myśliwych mówią, jeśli będzie w dalszym ciągu w tym stanie, to doprowadzi do likwidacji trzody chlewnej w Polsce, bo wreszcie, mam nadzieję, że wszyscy zrozumieliśmy, a myśliwi to nam mówią, że głównym wektorem przenoszenia afrykańskiego pomoru świń są właśnie dziki. I tutaj żadnej nie ma współpracy, żadnej pomocy, a nowe kierownictwo upartyjnione przez Prawo i Sprawiedliwość, rodzina na swoim, ale tutaj pan Pawluk będzie bardzo precyzyjnie o tym mówił, doprowadza do tego, że zupełnie nie jest zainteresowane dzisiaj skutecznym zwalczaniem ASF-u. Jeśli, proszę państwa, jest kilka projektów bardzo interesujących, ciekawych, mówiących o tym między innymi instytutów wojskowych, mówiących o tym, w jaki sposób nadzorować, monitorować, bo przecież państwo nawet nie wie, rządzący nie wiedzą, czy jest 300 tysięcy dzików, czy 700. Więc każda dzisiaj tysięcy, więc każda dzisiaj ilość jest jak gdyby no, prawdopodobna, tak? I jeżeli są takie projekty i Polski Związek Łowiecki, czytaj minister ochrony środowiska, czyli ten patologiczny zarząd główny, odrzuca to, nie bierze udziału. Jeśli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dał możliwość używania urządzeń noptowizyjnych, które ułatwiają polowania i to zostało odrzucone, my możemy jedno tylko zdecydowanie stwierdzić. Proszę Państwa, Konfederacja nie pozwoli na dalsze utrzymywanie stanu tak gospodarki łowieckiej. Gospodarka łowiecka jest bardzo istotną częścią gospodarki narodowej. Naszym rozwiązaniem, ale tutaj precyzyjnie będziemy mówić, na dzisiaj jest
pełne urynkowienie i odpowiedzialność państwa za tak ważny sektor, jakim jest gospodarka łowiecka. Dziękuję. Proszę państwa, Polski Związek Łowiecki posiada monopol na prowadzenie gospodarki łowieckiej w Polsce. Jest to taki trochę dziwny przypadek, w którym właścicielem olbrzymiego majątku, jakim jest zwierzyna dzika, jest Skarb Państwa, natomiast zarządzanie tym majątkiem powierzone jest w ręce teoretycznie dobrowolnego stowarzyszenia. Funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego zostało określone dekretem Bieruta w roku 1952, o tym już państwo wiecie, i praktycznie w niezmienionej formie przetrwał jako taka enklawa poprzedniego systemu do dnia dzisiejszego. Zupełnie nie uwzględniono zmian społeczno-politycznych w strukturze prowadzonych upraw rolnych, gdzie zwiększyła się ilość uprawianej kukurydzy. W tej chwili Polski Związek Łowiecki, posiadający monopol, nie jest w stanie prowadzić właściwej gospodarki zwierzyną dziką. Przede wszystkim należałoby zlikwidować monopol, jaki posiada na szkolenia przyszłych myśliwych, egzaminowanie ich i na wykonywanie polowania. To wszystko są dość spore pieniądze, z których państwo nie ma ani złotówki. Polski Związek Łowiecki na dzień dzisiejszy uwikłany jest w szereg konfliktów. Są różnego rodzaju grupy interesów, walki o wpływów i zajmowanie się prawdziwie gospodarką łowiecką zeszło na plan dalszy. W tej chwili mamy dwa prezydia Naczelnej Rady Łowieckiej. Jedni uważają, że oni są właściwie powołani, drudzy uważają, że to oni są właściwie powołani i spory trwają. Trwają wewnętrzne walki. Nie ma możliwości gospodarowania takiego, jakiego oczekuje się w czasach, kiedy ASF zbliża się do wieprzowego zagłębia, jakim są województwa zachodnie. Łowczy krajowy jest człowiekiem o niskim doświadczeniu, zarówno łowieckim, jak i wydaje mi się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W związku z tym pociągnięcia i rozwiązania, jakie w tej chwili oferuje Łowczy Krajowe, praktycznie nijak się nie mają do dobrego wspomagania państwa w zwalczaniu ASF. A minister środowiska, zupełnie nie znający się na gospodarce łowieckiej, mając do wyboru dobre kandydatury na osoby zarządzające Polskim Związkiem Łowieckim, już po raz drugi wybiera te, powiedziałbym, najgorsze z możliwych. Przez to Polski Związek Łowiecki w moim mniemaniu stracił na znaczeniu jako organizacja, która zarządza tak olbrzymim majątkiem Skarbu Państwa. Proszę państwa, jest bardzo wiele dziedzin życia, w których naprawdę potrzebne są realne reformy. Jeśli chodzi o łowiectwo, niestety w ostatnich 4 latach mieliśmy klasykę gatunku tej kadencji, to znaczy wymianę kadrową, lekkie zmiany kadrowe, które nie dotyczą problemu niewydolności danego systemu. To jest największy dzisiaj problem, to jest największy temat i Konfederacja, tak jak w wszystkich innych obszarach życia państwowego, publicznego, mówi o reformach systemowych, tak mówimy o sądownictwie, tak mówimy właśnie o kwestiach gospodarczych. Tak samo mówimy i o rolnictwie i w tym o łowiectwie, dlatego że nie da rady rządzić dużo bardziej efektywnie i skutecznie, jeśli system jest niewydolny, a tylko wymienia się ludzi na swoich, niekoniecznie zawsze bardziej kompetentnych tak naprawdę od poprzedników. Dlatego też w tym dialogu, który prowadzimy ze środowiskami rolniczymi, ze środowiskami łowieckimi, chcielibyśmy, żeby w przyszłym Sejmie, żeby ten właśnie parlament był miejscem debaty, żeby był miejscem, w którym będziemy wypracowywać te rozwiązania, które są rzeczywiście rozwiązaniami systemowymi. Mówiliśmy to przy okazji środowisk rodziców, mówiliśmy to przy okazji środowisk medycznych, przy okazji środowisk przedsiębiorców.
w tym parlamencie niestety nie ma debaty. Głos środowisk nie jest wysłuchiwany i to, co jako minimalnie gwarantuje Konfederacja, to jest właśnie wprowadzenie rzeczowej debaty do parlamentu i wprowadzenie pomysłów, które idą bezpośrednio z tych środowisk do legislacji, do tego, żeby prawo było tak skutecznie uchwalane. Tak? Bardzo. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że tutaj istotne jest, żebyśmy powiedzieli, jak to, co pan poseł Robert Winnicki zauważył, jesteśmy od legislacji, ale jaka jest prawdziwa twarz Prawa i Sprawiedliwości? I tutaj poprzez pryzmat Łowczego Krajowego chyba będziemy ją wszyscy widzieli, poznamy ją. Łowczy Krajowy jest powołany, odpowiada za stan gospodarki łowieckiej, powołany przez ministra ochrony środowiska. Pan Albert Kołodziejski, obecnie Łowczy Krajowy, jest bardzo dobrze umocowany w tych górnych środowiskach nowogrodzkiej i tak dalej, czyli tych, którzy decydują w Prawie i Sprawiedliwości. Pan Albert Kołodziejski jest jednocześnie prezesem zarządu spółki Orlen Serwis spółki akcyjnej. Jednocześnie łączy. Także jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Waryński, chyba wiceprzewodniczącym, jak słyszałem. I co mówią myśliwi? To chyba Państwu wystarczy do rodzina na swoim tego hasła i PiS to faktycznie bardzo dobrze zrealizował, ale nam chyba nie o to chodzi, a w manipulacji są, jak widzimy, najlepsi, bo w dalszym ciągu ludzie za coś takiego są w stanie popierać. Natomiast, Szanowni Państwo, to co mówią myśliwi, to jest łatwiej ustrzelić tego dzika gdzieś w kukurydzy, niż spotkać Łowczego Krajowego w swoim biurze, który podobno kilku godzin raz w tygodniu przebywa. Dziękujemy. W środę po około 3-4 godziny. To pan już namierzył. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, jeden z kandydatów.